Witajcie moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na spóźnionych ulubieńców kwietnia i chciałabym Wam zaprezentować dzisiaj cztery kosmetyki, które właśnie mianem ulubieńców mogę je nazwać. I zacznę może od kosmetyków do pielęgnacji twarzy, a pierwszym z nich jest żel do mycia twarzy peelingująco-wygładzający z firmy Liren. To jest kosmetyk, który dostałam w prezencie, bo generalnie nie kupiłabym go sobie tylko i wyłącznie dlatego, że jest kosmetykiem peelingującym, bo jak wiecie, ja wybieram zazwyczaj peelingi enzymatyczne lub naprawdę drobnoziarniste, a tutaj jeśli chodzi o żel do mycia twarzy i jeszcze żel peelingujący, no to tak niekoniecznie. Ale z racji tego, że go dostałam, to pomyślałam sobie, że warto go wypróbować. Ten peeling ma skutecznie oczyszczać, odświeżać, ma pH neutralne dla skóry, jest wyciągiem z soku z cytryny oraz z witaminą A i E. I cóż się okazało, że drobinki w tym właśnie żelu peelingująco-myjącym są na tyle delikatne, że bez problemu mogę sobie właśnie umyć twarz właśnie tym żelem myjącym, oczywiście omijając okolice oczu, bo mimo tego, że one nie są drobinkami drapiącymi, jakby mocno ścierającymi, to jednak wolałam omijać właśnie okolice oczu. Bardzo dobrze zmywam resztki jakiegoś takiego makijażu. Bardzo fajnie odświeżał, naprawdę bardzo dobrze odświeżał skórę, ale czy wygładzał? No tutaj bym się nad tym zastanowiła. Więc jeśli chodzi o cechę wygładzającą, no to tego akurat nie zauważyłam, natomiast jeśli chodzi o to, jak myję, jak fajnie peelinguje, bardzo fajnie masuje naszą buzię, to jest jak najbardziej ok. Jedyną rzecz, do której mogłabym się przyczepić, to jest zapach, niestety zapach tego żelu jest zbyt intensywny, który pasowałby mi raczej do jakiegoś kosmetyku, nie wiem, do mycia ciała lub nawet jakaś woda toaletowa mogłaby pachnieć tak jak ten żel do mycia twarzy, ponieważ on jest bardzo kwiatowy, bardzo intensywny i uważam, że to jest zbyt intensywny zapach, jeśli chodzi o kosmetyk do mycia twarzy. Kolejnym kosmetykiem do twarzy jest to krem, który dostałam w prezencie. Jest to krem z firmy Mixa. Bogaty krem nawilżający 24 godziny, przeciw przesuszaniu, skóra bardzo sucha, bez parabenów i alkoholi. Nawilża i uelastycznia skórę 24 godziny. I jak wiecie o tym, ja nie mam skóry bardzo suchej i generalnie nie mam suchej skóry. Natomiast to jest taki krem, który rewelacyjnie nadaje się po takim bardzo dobrym oczyszczeniu naszej skóry, kiedy czujemy takie lekkie ściągnięcie i jakby krem nawilżający nie do końca sobie może z tym poradzić. Ja potrzebowałam takiego kremu, który faktycznie będzie niesamowicie bogaty, który bardzo dobrze nawilży skórę, lekko ją natłuści, ale nie będzie tłustym kremem, bo właśnie takim kremem jest właśnie ten krem, który jest niesamowicie delikatny, nie jest tłusty, ale bardzo dobrze nawilża, nie zostawia tłustej powłoki na skórze, przepięknie, bardzo delikatnie, bardzo subtelnie pachnie ten krem w ogóle i powiem Wam, że ja generalnie używam go tylko i wyłącznie na noc, natomiast jeśli chciałabym go użyć w porannej pielęgnacji, bo tutaj jest napisane, że on może być idealny również na bardzo mroźną zimę, chociaż mroźnej zimy już dawno u nas nie było, to on bardzo dobrze sprawdza się również pod makijaż. Bardzo szybko się wchłania, nie zatyka porów i generalnie zauważyłam, że żadnych wyprysków od momentu, kiedy używałam właśnie tego kremu na twarzy nie miałam. Mam kolejne inne kremy z firmy Mixa, które kupiłam w ostatnim czasie, już teraz wypróbowane, o czym opowiem Wam w najbliższym czasie. Uważam, że firma Mixa jest naprawdę rewelacyjna i warto sięgnąć po kosmetyki tej firmy. Z tego, co się orientuję, chyba one są do kupienia w Rossmanie. Trzecim kosmetykiem jest to złoty peeling, masaż drenujący z kofeiną z firmy Eveline. Jest to kolejny kosmetyk, który dostałam w prezencie. On ma nawilżać i wygładzać i każdy, kto chociaż raz w życiu walczył z celulitem, wie, że żaden kosmetyk nie jest nam w stanie zwalczyć tego celulitu. Natomiast jest to fajny kosmetyk, powiem Wam szczerze, jako właśnie peeling masujący. I tutaj na ten masaż raczej nie przeznaczamy minuty lub dwóch, tylko od 3 do 5 minut i faktycznie skóra jest super nawilżona, super wygładzona i co najważniejsze, te drobinki nie są ostre, czyli jakby nie drapią naszej skóry. Ja akurat mam skórę na udach dosyć płytką, naczynioną, więc raczej staram się unikać kosmetyków takich takich mocnych, że tak powiem. I co najważniejsze, skóra jest naprawdę fajnie, fajnie wygładzona i czuć, że ona jest jakby pobudzona, ten cały ten celulit,
ta cała limfa, tam wszystko jest tak pobudzone, ale faktycznie musimy włożyć w to taką mocniejszą pracę. Nie to, że sobie tam ręką pomasujemy mizi-mizi i będzie po sprawie, tylko faktycznie musimy poświęcić na ten masaż, tak jak powiedziałam, 3 do 5 minut i musimy włożyć w to jakąś siłę. Bardzo fajny, niesamowicie ma taki subtelny zapach. On jest tutaj do skóry wrażliwej i skłonnej do alergii, więc powiem, że ani razu podczas używania tego peelingu nie miałam żadnych podrażnień na skórze, aczkolwiek, jak wiecie, mam bardzo wrażliwą skórę. I czwarty kosmetyk to jest kosmetyk, który tak naprawdę chyba jest Wam wszystkim znany, ale jest to nowość i to jest suchy szampon do włosów firmy Batiz o zapachu orientalnym, który po prostu jakby skradł moje serce tylko i wyłącznie dlatego, że przede wszystkim mam bardzo delikatny, niezbyt jakiś taki intensywny zapach, który zawsze gdzieś tam wcześniej w innych suchych szamponach wyczuwałam i nie wiem jak to się stało, ale dużo mniej tego talku jakby wychodzi przez ten spray i dużo łatwiej mi później ten suchy szampon z włosów wyczesać, co uważam za ogromny plus. No, dla mnie najważniejsze jest to, że ten zapach nie jest tak intensywny, ponieważ ja do tej pory, jak na przykład miałam jakiś taki zapach suchego szamponu tropikalny, to miałam wrażenie, że zamiast pachnieć jakimś wodą toaletową, perfumami, których używam, to pachniałam po prostu tym suchym szamponem, który tak nie do końca mi się, szczerze mówiąc, podobał, bo dla mnie on był akurat za mdły. Natomiast ten orientalny zapach jest niesamowicie delikatny, gdzieś tam czuć go delikatnie na włosach, natomiast nie jest jakby dominujący. Dla mnie rewelacja, jestem bardzo ciekawa kolejnych tych nowych zapachów właśnie z firmy Batiz. Jeśli chodzi o moich ulubieńców kwietnia, to by było wszystko. Napiszcie mi, kochani, czy znacie te kosmetyki i co u Was sprawdziło się w kwietniu. Zapraszam Was również na mojego Facebooka, na którym praktycznie co tydzień mam dla Was niespodziankę. Zapraszam Was na mojego Instagrama i jeśli jeszcze nie subskrybowaliście mojego kanału, to oczywiście zostawcie subskrypcję, łapkę do góry. A dzisiaj się już z Wami żegnam i zapraszam Was do kolejnych filmików. Pozdrawiam. Pa, pa.